serdecznie moich drogich oglądających. Czy ktoś może czekał na tutorial? Dzisiaj przychodzę do Was ja, zupełnie sotę. Tak, nagrywam wstęp zawsze wtedy, kiedy jest początek filmu, a nie dopiero post factum, żeby dobrze, lepiej wyglądać, żeby Was zachęcić. Bo jeżeli będziecie chcieli oglądać, to i tak obejrzycie. Dzisiaj pomyślałam, że w związku z tym, iż nastał czas studniówek, karnawału itp. itd., to ja przybędę do Was po to, aby Wam pokazać, jak zawsze na moim kanale, w sposób prosty, przystępny, jak wykonać taki właśnie w miarę prosty makijaż, który będziecie mogły wykonać same w zaciszu swojego domu, bez wcześniejszych przygotowań, bez stresu, potu czoła i tym podobne. No i bardzo też myślę przydatne będzie dla Was to, że pokażę Wam kilka sposobów, na które można przymocować brokat w makijażu, tak aby nie osypywał się na twarz, aby po prostu nie wyglądało to wulgarnie, nieschludnie i po prostu nieestetycznie. Więc jeżeli byłyście ciekawe tego, w jaki sposób to wykonać lub chciałybyście się pomalować na studniówkę właśnie z elementem brokatowym, takim pigmentowym, a nie wiecie jak to zrobić, żeby to fajnie wyglądało, żeby to fajnie wkomponować, żeby to się trzymało przede wszystkim całą noc, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Standardowo, jak każdy makijaż, również i ten, zacznę od tego, aby przygotować sobie najpierw makijaż oka, a dopiero później, na sam koniec, kiedy makijaż oka będzie skończony, zrobimy sobie cały makijaż twarzy. Jest to bardzo fajny krok, myślę, bardzo taki rozsądny też, ze względu na to, że po prostu to nam daje taką rezerwę, jeżeli chodzi o, wiecie, taką granicę błędu, jeżeli właśnie chodzi o wszelkie osypywanie się, cieni, brokatów i tym podobnych różnych specyfików, których używamy do makijażu oka. Więc przechodzimy sobie do przygotowania wpierw powieki. W celu przygotowania powieki, takiej bazy, użyję sobie kamuflażu z Glazel. On już jest trochę zdezelowany, ale Wam go pokażę. Więc zobaczcie sobie, jak on wygląda. On wygląda na dość ciemny, natomiast na powiekach wygląda już, jak teraz możecie zaobserwować, jako dość jasny w stosunku do mojego typu cery, koloru cery. Kolejnym krokiem, który wykonam, będzie zmatowienie obszaru pod łukiem brwiowym i zrobię to też moimi takimi standardowymi narzędziami. W tym celu użyję pudru prasowanego od Golden Rose w kolorze 101 Ivory oraz pędzelka od Zoeva 234 Luxe Smoky Shader. To jest bardzo płaskim pędzelkiem, fajnym do tego, aby tutaj dotrzeć pod obszar łuku brwiowego. W tym makijażu użyję sobie takiego mojego już sprawdzonego sposobu, który również Wam chciałabym polecić, czyli zwykłej taśmy klejącej do tego, aby sobie wyznaczyć tutaj granice, przy których będziemy pracować z cieniami, tak aby uzyskać takie nieco bardziej ostre i wyraziste krawędzie. Pocięłam już sobie tą taśmę na takie mniejsze elementy i bardzo fajnym takim sprawdzonym sposobem jest to, aby sobie wyznaczyć tą właśnie granicę tutaj, która też będzie mogła być granicą później naszej kreski, jest przyłożenie sobie taśmy tutaj, tak jak mamy tą część brwi, łuku brwiowego i przeciągnąć. Dobra, i teraz tak. Ja wiem, że czekałyście bardzo na tutorial do makijażu, który jakiś czas temu miałam w ulubieńcach, w dwóch odcinkach, w ulubieńcach z podsumowaniem roku. I pomyślałam, że właśnie ten makijaż dla Was przygotuję, ponieważ prosiłyście o tutorial, więc po prostu teraz go dla Was nagram. I w tamtym makijażu używałam naprzemiennie kilku różnych cieni. Może Wam pokażę tak w zbliżeniu najpierw te cienie. Do zaznaczenia załamania powieki użyłam tych dwóch cieni. Są to cienie z Kobo. Jest to cień 107 Rosy Coral i 106 Papaya Shape. Więc na pędzelek o numerze 227 Luxe Soft Definer od Zoeva również. Teraz przechodzę do czystego pędzelka do rozcierania. Jest to pędzelek Zoeva 221 Luxe Soft Crease. Teraz dalej tym samym pędzelkiem, którym zaznaczyłyśmy sobie załamanie powieki, przechodzę do nałożenia tylko i wyłącznie tego takiego bardziej pomarańczowego cienia, czyli Papaya Shake. I sobie go tutaj nakładam troszeczkę w zewnętrzny kącik. I właśnie to jest bardzo fajne, że mamy tutaj tasiemkę, ponieważ nie musimy się w ogóle przejmować tym, czy sobie wyjedziemy poza obszar taki dozwolony dla naszej powieki, czy nie. I teraz przejdę sobie do kolejnego cienia oraz do kolejnego pędzelka. Kolejnym pędzelkiem, który użyję, będzie pędzelek 231, również od Zoeva, nazywa się Luxe Petite Crease.
jest taki bardzo zbity, taki szpiczasty i taki bardziej precyzyjny. No i przejdę sobie również do moich ukochanych paletek, czyli do pierwszej z tych palet. Będzie to paleta od Zoeva, będzie to paleta Cocoa Blend, którą Wam pokazywałam w filmiku tutaj, gdzie robiłam taki test na żywo, można powiedzieć, pierwszy makijaż, który nią wykonywałam. Wygląda on w ten sposób i tym cieniem zaznaczymy sobie zewnętrzny kącik. I delikatnie sobie teraz będziemy podciągać ten cień ciemniejszy, tak aby połączyć go nieco z tym cieniem, który wcześniej nakładaliśmy w załamanie powieki. I ponownie wracam do pędzelka, do rozcierania i rozcieram. Przejdziemy do takiego bardzo, bardzo ciemnego brązu. Kolor nazywa się Beams Are White i wygląda w ten sposób. I nałożę sobie go również takim precyzyjnym pędzelkiem od Sunshine Minerals, który niestety nie ma żadnego oznaczenia ani numeru, co jest dużym minusem. I nałożę go również już tak całkiem w zewnętrzny kącik. I przejdę do kolejnego czystego pędzelka, ponieważ nie chcę użyć tamtego, którym rozcierałam jasne cienie. Ktoś się ostatnio mnie pytał w komentarzach, co to jest za chiński puchacz. To właśnie jest ten pędzelek. Ja go zamówiłam, słuchajcie, na AliExpress, ponieważ wyglądał mi bardzo podobnie do pędzelka do rozcierania z Zoeva i powiem Wam, że faktycznie mi się nim tak samo dobrze pracuje, tylko że on po prostu no, nie jest jakościowo taki dobry, tak? No ale no, za takie pieniądze, jak go kupiłam za chyba 2 dolary, no to czy nawet mniej. I teraz chciałabym Wam pokazać dwa sposoby, a oczywiście nie wykonam ich obydwóch naraz, natomiast Wam bardziej o tym opowiem. Jeżeli chodzi o mocowanie brokatu, słuchajcie. Ja dzisiaj nie użyję brokatu, użyję takiego pyłku od My Secret z serii Stardust w kolorze 2. I teraz chciałabym Wam powiedzieć, w jaki sposób możecie sobie same w domu przymocować, tak to nazwę, przymocować sobie pigment lub brokat, tak żeby nic później Wam się nie osypywało właśnie w ciągu nocy. Więc pierwszym takim moim sposobem jest to, aby użyć sobie jako takiej bazy, do której się przyczepi nam ten pigment, na przykład cienia kremowego z jakiejkolwiek firmy, ale ja akurat mam z Maybelline Color Tattoo i ja go mam w kolorze On & On Bronze i on wygląda w ten sposób. Ale możecie też sobie użyć również z Color Tattoo koloru matowego, bo od niedawna one są również dostępne. Jest to kolor Creme de Nude, który jest taki, zaraz Wam pokażę. I ten matowy kolor z Color Tattoo wygląda w ten sposób i on jest taki właśnie beżowy i ja myślę, że ten właśnie kolor pozwoli Wam osiągnąć przyczepność dla pigmentu, ale również wybić jego kolor w taki sposób, że nie będzie w żaden sposób w taki sposób, że nie będziecie miały efektu przytłumienia tego pigmentu, który później nałożycie, czyli on wydobędzie niejako po prostu wszystko z tego pigmentu, co się tylko da. Kolejnym sposobem na przymocowanie pigmentu jest użycie po prostu bazy, czyli tak jak tutaj już mam wykonany makijaż w zewnętrznym kąciku, to na tą część powieki, gdzie chcemy sobie nałożyć właśnie pyłek, brokat czy pigment, możemy sobie zaaplikować niewielką warstwę bazy. I ja tutaj mam bazę akurat z Inglota. Ta baza jest bardzo wydajnym produktem, pomimo tego, że nie jest najtańsza, jest bardzo wydajna, bardzo fajnie się sprawdza właśnie w takich celach, więc możecie sobie odrobinkę nałożyć tutaj na dłoń, takie dosłownie ziarenko, po prostu, nie wiem, kropeleczkę i delikatnie sobie wprasować pędzelkiem właśnie w obszar powieki, w który chcecie nałożyć sobie właśnie ten pyłek i równie trwale będzie Wam się to sprawdzało. Jeżeli chodzi o, oczywiście o utrzymywanie się produktu pigmentowo-brokatowo-sypkiego. No i ostatnim takim moim sposobem na przymocowanie właśnie pigmentu, pyłku czy brokatu jest użycie Duraline z Inglota, który wygląda w ten sposób, na pewno już go widziałyście u mnie na kanale. Ten produkt ma na celu docelowo, ma na celu to, aby rozwadniać wszelkie konsystencje, które są zbite, ale również może bardzo fajnie służyć do tego, żeby właśnie sobie nałożyć brokat, pigment czy jakiś pyłek i również możecie w sobie w tak przygotowaną powiekę odrobinkę tego, dosłownie kropelkę tego produktu Duraline dać na jakieś wieczko, czy też również na dłoni to zrobić, dać odrobinkę brokatu, i, czy pigmentu, czy właśnie pyłku i sobie w ten sposób później zaaplikować to bezpośrednio na przygotowaną powiekę. Także są to takie trzy sposoby na aplikację właśnie produktów takich błyszczących, sypkich, aby w trwały sposób trzymały się na naszych powiekach.
Kolejnym elementem mojego makijażu jest to, aby przygotować sobie bardziej taką środkową część powieki, więc wszelkie tutaj takie zagniecenia, które nam się robią z kamuflaża, który używałyśmy do przygotowania powieki, warto sobie zawsze jeszcze tak poprawić, żeby nie było tak tutaj na drugim oku, widzicie? I ja sobie biorę właśnie ten cień kolor Tattoo od Maybelline w kolorze On & On Bronze, ponieważ tutaj będę aplikowała jeszcze jeden cień. I sobie ten produkt tutaj nakładam zaraz za tym całkiem ciemnym brązem, który miałam w zewnętrznym kąciku. Nakładam sobie ten produkt kremowy. Ok, i zanim ten produkt nam w jakikolwiek sposób zastygnie, to szybciutko przechodzimy do paletki Cocoa Blend od Zoeva i łapiemy za kolor w odcieniu Subtle Blend i tym kolorem zaaplikować na tą część, gdzie kładłyśmy przed chwileczką ten właśnie kremowy cień od Maybelline Color Tattoo. I kolejno paluszkiem sobie odrobinkę nakładam tego koloru Pure Ganache, również z Zoeva. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy sobie tutaj jeszcze nad tym nie popracuję, żeby sobie nie dołożyć bardziej tak, aby ten pigment docierał jednak do wewnętrznej części powieki. Więc sobie ten pigment całkiem rozprowadzę aż do wewnętrznego kącika. I teraz jak widzicie, że Wam tak niesfornie ten brokat, czy pyłek, czy cokolwiek lata, to sobie bierzecie po prostu płyn micelarny, wacik i sobie odrobinkę możecie te wszystkie elementy takie, które Wam tu fruwają gdzieś w okolicach oczu, sobie po prostu ściągnąć ze względu na to, żeby Wam się to po prostu nie rozprzestrzeniało dalej. Ok, teraz chciałabym sobie jeszcze wykonać jedną taką rzecz, której też mi tutaj brakuje w tym makijażu, to żeby sobie tutaj bardziej opatulić teraz ten złoty kolor jeszcze tym takim ciepłym, pomarańczowym papaya shake kolorem. I teraz sobie przejdę znowu do tego takiego całkiem ciemnego, ciepłego brązu z paletki Zoeva, który się nazywał Freshly Toasted, czyli ten. Ale po prostu pogłębiam tutaj do wewnętrznego kącika aż. No i teraz przejdę do tego całkiem takiego ciemnego cienia, który nakładałam w zewnętrznym kąciku i również nim sobie tutaj poprowadzę taką kreseczkę roztartą od razu. No i również jeszcze zintensyfikuję sobie troszeczkę przyciemnienie zewnętrznego kącika. I teraz w wewnętrzny kącik sobie nałożę jeszcze odrobinkę takiego cieplejszego koloru z też paletki Zoeva. Jest to kolor Substitute for Love, który wygląda w ten sposób. Rozetrę tą górną część tym pędzelkiem, nie dokładając już cienia, ale tym pędzelkiem z tymi pierwszymi produktami, których używałyśmy na sam początek do zaznaczenia załamania powieki powyżej. Kolejnym elementem, który zrobimy, będzie namalowanie kreski. Ta kreska będzie taka dosyć, może nie dramatyczna, ale na pewno nie chcemy, żeby ona była delikatna, na pewno nie chcemy, żeby ona gdzieś nam zanikała. Przejdziemy do makijażu twarzy, ponieważ jeżeli mówimy tutaj o studniówkach, karnawale i tak dalej, to z całą pewnością zależy nam na tym, aby makijaż twarzy nam się również trzymał całą noc, ale żeby wyglądał też w miarę naturalnie. I dlatego też w pierwszej kolejności ja sobie użyję bazy. Dzisiaj będzie to baza z firmy Caraya. Wygląda ona w ten sposób i ta baza jest rozświetlająca, więc ja sobie tą bazę ogólnie nałożę na całą buzię. Teraz tak, żeby mieć fajny, trwały makijaż twarzy, wcale nie trzeba nakładać dużo podkładu. Ja nałożę standardowo jedną pompkę i będzie to ten podkład, który nakładam zawsze. Nie będę tutaj wymyślała i też Wam radzę używać sprawdzonych dla Was produktów.
I będzie to podkład z L'Oreal Infallible, którego ostatnio testowałam dla Was. Gąbeczka do wanny ma takie najbardziej, moim zdaniem, naturalne wykończenie makijażu, jeżeli chodzi o nakładanie właśnie podkładu. Okej, korektorem, którego użyję, będzie to korektor z Belle. On jest bardzo leciutki i jest bardzo, mi się wydaje, wystarczająco kryjący, żeby być zadowolonym z tego efektu. Następnie obszar pod oczami utrwalam sobie pudrem sypkim z Vibo. Tak jak już Wam mówiłam, jest to Vibo Fixing Powder i on się świetnie sprawdza, naprawdę. Mimo tego, że jest właśnie tanim produktem, to się kapitalnie sprawdza na takie, można powiedzieć, sytuacje ekstremalne, kiedy właśnie chcemy mieć pewność, że nic tam się nie będzie działo. I najpierw sobie wprasowuję ten puder sypki pędzelkiem Setting Powder od Rio Technics, właśnie tutaj w okolice tego największego zagłębienia pod oczami, i patrzymy do góry. No i całą resztę twarzy przypudruję również tym samym pudrem, tylko że już zmieniam pędzelek i będzie to pędzelek z Hakula 21, który docelowo jest przeznaczony do bronzera i różu, ale ja zawsze go używam jako właśnie pędzla z naturalnego włosia, do tego, żeby sobie tutaj omieść buzię delikatną warstwą, prawie zerową, tak można powiedzieć, tylko takim pyłkiem na pędzelku. Teraz przejdziemy do wykończenia twarzy, makijażu twarzy oraz do skończenia też dolnej linii rzęs, żeby to wszystko było spójne, bo ten makijaż oka jest dość, jak widzicie, mocny. Rozświetlenie twarzy to standardowo również na szczyty kości policzkowych idzie Mary Luminizer od The Balm. Możecie troszeczkę sobie więcej tego rozświetlacza nałożyć właśnie na szczyty kości policzkowych w momencie, kiedy idziecie na imprezę, bo to też fajnie później wygląda na zdjęciach, także jest bardzo efektownie. No i tak samo pędzelkiem możecie sobie rozświetlić środek noska. Tutaj przyciemniam tą na usta, nałożmy sobie pomadkę matową od Golden Rose w kolorze 09. Tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Mam nadzieję, że jego odwzorowanie nie będzie dla Was jakimś dużym problemem. I mam nadzieję, że po prostu Wam się najzwyczajniej w świecie podoba. Taki podobny makijaż do tego miałam na filmiku właśnie z ulubieńcami, zarówno kosmetycznymi, jak i pielęgnacyjnymi. Więc mam nadzieję, że uda Wam się odwzorować taki makijaż i że Wam się przyda teraz na nadchodzący czas karnawału i studniówek. Także mam nadzieję, że te drobne wskazówki dotyczące tego, jak sobie zamocować brokat, żeby się nie osypywał nam na całą twarz, oraz jak sobie przygotować właśnie makijaż twarzy, żeby on przetrwał całą noc, okażą się przydatne. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie. Lista wszystkich kosmetyków, których użyłam, oraz akcesoriów, oraz wszystkich innych rzeczy, o które możecie chcieć zapytać, łącznie z muzyką, znajdują się w opisie pod filmem. Tam również znajdują się linki do moich wszystkich social media, takich jak Facebook oraz Instagram, gdzie zachęcam Was, abyście mnie obserwowały. Koniecznie też kliknijcie czerwony przycisk pod tym filmem, gdzie pisze subskrybuj. Dzięki temu będziecie mogły dostawać na bieżąco informacje o wszystkich filmach, które się pojawiają mojego autorstwa, w związku z czym będzie mi też również bardzo miło. Także dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa!